33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Rozpoczynamy 33. Tarnowską Nagrodę Filmową. Rozpoczęliśmy od projekcji dla dzieci, ale także o 17.00, tuż przed momentem, rozpoczęliśmy Zimną Wojną, tym bardzo tytułowanym filmem, projekcje konkursowe, bo to konkurs polskich filmów fabularnych jest solą tej idei, tej imprezy. Ale dzisiaj przed nami program przebogaty, w programie jeszcze koncert zespołu EAPS w Amfiteatrze o 19.00. Naprawdę będą wielkie, wielkie emocje. To jest koncert, który poświęcony jest w całości Krzysztofowi Komedzie, jego niezapomnianej twórczości. Koncert w hołdzie Komedy w 50. rocznicę jego śmierci. Jutro oczywiście filmy konkursowe w kinie. Od poniedziałku zapraszamy wszystkie dzieci na filmy konkursowe dla dzieci, bo w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej mamy także sekcję kina dziecięcego, filmy młodego widza. Zapraszamy do amfiteatru na filmy krótkometrażowe, dokumentalne, koncerty muzyki filmowej, których naprawdę będzie sporo. Kilkadziesiąt tytułów, pięć, sześć koncertów, bajkowe godziny dla dzieci, dużo, dużo dobrego kina. Witamy bardzo serdecznie na inauguracji 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wbrew pazarom, zespół, który realizuje Tarnowską Nagrodę, i to jest może takie z roku na rok coraz bardziej widoczne, jest tak profesjonalny, że właściwie pracuje się coraz łatwiej, tak bym powiedziała, z tej strony. Ale niezmienne jest oczywiście budowanie programu, wyzwania, które są w tym roku, amfiteatr i bardzo szeroki program. I chyba to jest taki moment w tej chwili, w którym ja się już nauczyłam, że i przyjęłam też do wiadomości, że do momentu otwarcia ta impreza jest imprezą Tarnowskiego Centrum Kultury, a później jej charakter, kształt i efekty przynoszą widzowie, czyli tarnowianie. I tak naprawdę to jest impreza, którą tworzą tarnowianie. I jaka ona będzie, to porozmawiamy za 8 dni.